Halo, no, w końcu. 3 minuty przed streamem się meldujesz? Przed planowanym, bo stream nie mógłbyś się zameldować 3 minuty przed streamem. Skoro stream już leci. Dobra. To był chyba ostatni save, nie? 11:27. I found you. Tak. Są na to duże szanse. I tak, znowu mruga mi lampa. Teraz się to kurwa stało. Ej, ty. Chyba masz co robić, Marvin. Kim jesteś? Na imię mi Slager. I jak pewnie zdążyłeś zauważyć, jestem rzeźnikiem. Czegoś ci trzeba? Okej. Biedna lampa dostała padaczki. Ja. Dobra. Rob grotu. Gdy dotarłem na cmentarz, zostałem ludzi biorących udział w pogrzebie. Według tego, co powiedział Onsip Ars, utrzymywał kontakt z niejakim Blake'em, bojownikiem o prawa południowców. Więzień twierdzi, że to pod jego wpływem Ars dokonał zamachu. Chyba nie pozostaje nic innego, jak potwierdzić te informacje u samego Blake'a. Podobno ukrywa się w jednej z chat w górnej części portu. Mam szukać drzwi z symbolem żarliwego słońca. I mamy poodwiedzać różne karczmy, żeby spróbować znaleźć kogoś, kto rozprowadza te ulotki. Patracjan. Hej! Co tu się dzieje? Z powodu stanu wyjątkowego w mieście, wszystkie kręgi teleportacyjne zostały zablokowane przez naszych magów. Przykro mi, to rozporządzenie od samego gubernatora. Okej. Czyli to samo, co u magów ognia. Ui! Uhu! Robotnik. Moje stanie już znasz. Jak Rekon. Co planuje Kuber? Broszury. Najnowszej broszury obywatelskiej. Groszurę? No nie. Czemu nie? Trzymaj, jest darmowa. Krótka agitacyjna, zagadaj. Jak ja nie cierpię tych przybłęd. Powinni ich odesłać tam, skąd przybyli. Z ust mi to wyjąłeś, kolego. Niestety wszystko wskazuje na to, że gubernator ich przyjmie. A to dopiero początek problemów. Co masz przez to na myśli? Wiem z pewnego źródła, że lada dzień do miasta przypłynąć ma jakiś wysłannik królewski. Wysłannik? Nie gadaj. Ano wysłannik. Powiadają, że przybywa z samej stolicy. To dlatego władzy zależy na szybkim rozlokowaniu uchodźców.
Oj, ludzie się pytają, co chcę dostać na urodziny, bo mam urodziny w czwartek. Gubernator ma problem? Gdyby wysłannik zobaczył ten cały bałagan w porcie, gubernator miałby problem. I to nie mały. Może nawet zostałby odwołany. Albo wyniesiony na taczkach. Z jednej strony prawo nakazuje pomoc wszystkim mieszkańcom królestwa. Z drugiej, Morris nie jest tak głupi, żeby wypuszczać tych śmierdzieli na zewnątrz. Pewne jest, że nie odpuści swojego stołka, ani złota podatników. Dlatego będzie robił wszystko, żeby stwarzać pozory porządku. Pytanie, co nas czeka, gdy ten cały wysłannik już odpłynie? Według mnie nic dobrego. Co my zwykli ludzie możemy w tej sprawie zrobić? Co my zwykli ludzie możemy w tej sprawie zrobić? Wszystko! Jesteśmy w końcu pieprzonymi obywatelami tego miasta! Nosisz pancerz gildii? Ale widać po twojej gębie i słowach, żeś porządny chłop. Trzeba uświadomić ludzi o tym, jak się sprawy mają. Im więcej nas będzie, tym trudniej strażnikom będzie nas przegonić. Ludlow powinien teraz przemawiać w pobliżu stoczni. Podobno ma organizować później jakiś protest na rynku. Idź do niego, jeśli chcesz pomóc. Tylko pamiętaj, nie słyszałeś tego ode mnie, jasne? Jasna sprawa. Dzięki za cynk. Okej. Ludlow, tak się nazywał typek. Robotnik, robotnik, przewodnik, najemnik, najemnik. Ludlow, gdzie jesteś? Południowiec, południowiec, robotnik, robotnik. Nic na ten temat. Moje zdanie. Barin. Przywróćmy władzę w ręce ludzi. O! W wasze ręce, dobrzy mieszkańcy tego upadłego moralnie miasta. Tylko w ten sposób ocalimy je od rychłej zguby. Siemasz, Ludlow. Przyszedłeś tu, aby pomóc nam w walce z dyktatem tyranii? A może jak na zwykłego najemnika przystało? Chcesz nas pobić i wygonić? Co tu robisz, chłopcze? Przyszedłem wam pomóc. Wybacz, ale jakoś trudno jest mi uwierzyć w bezinteresowność kogoś, kto zrobi wszystko dla złota. Porozmawiajmy. Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Porozmawiajmy. Czas na rozmowy z waszej strony już minął. Pora, aby obywatele przemówili. Dobrzy mieszkańcy Archolos, czy wierzycie w pomoc kogoś, kto służy interesom kupców? Wierzycie w pomoc tych, którzy zabierają wam ostatnie monety? Czy możecie zaufać złodziejom? Co to do cholery ma znaczyć? Brać go! Okej. Okay. Jak tak? Czy chcemy bawić? Co za... Stój, śmieciu! Wojna? Po co nam wojna? Nasi chłopcy giną tuzinami na obcej ziemi. A ja się pytam, za co? Niczego. Czy tu ktoś nie nas nic pytał nie o zdanie? Nas! Żaden błazen w koronie nie będzie mówił nam. Twoi ludzie chyba nieźle oberwali. Ty, bandziorze! Dostanie ci się za to! Pójdziesz na skargę do strażników? A nie, czekaj, zapomniałbym. Strażnicy prędzej cię wrzucą do lochu, niż kiwną palcem w sprawie paru portowych oprychów. Wygrałeś. Koty, Chiny, 32 litry arbuzów, kilogram wody, metr
Ośmiościenny koni. What the fuck? Skąd macie te broszury? Skąd macie broszury? Nie mam pojęcia skąd. Pewnego dnia po prostu pojawiły się na ulicach miasta, a ludzie z czasem zaczęli przekazywać je z rąk do rąk. Wiem tylko, że ktoś, kto za nie zapłacił, musiał być cholernie bogaty. Kto mógł je wykonać? Kto mógł je wykonać? To było duże zamówienie. Nie na możliwości zwykłego skryby. Nikt oprócz Wenzela nie podjąłby się tego zlecenia. To mi wystarczy. Czy to znaczy, że puścisz mnie wolno? Puszczę, ale masz przestać. Ale jeśli nie przestaniesz podburzać ludzi do buntu, pogadamy w inny sposób, jasne? I jasne, się rozumie. W porządku. Będę cicho jak mysz pod miotłą. A niech to. Trzeba wiać. Dwa woluty jabłek, 14 decybeli myjotów i jeden duży ból. Chyźba. O, znowu na ciebie trafię. I jak idzie śledztwo? Dowiedziałeś się czegoś? Natrafiłem na ludzi rozprowadzających po mieście jakieś ulotki. Natrafiłem na ludzi rozprowadzających po mieście jakieś ulotki. Zbierają się za stocznią i gadają, jakie to Archolos nie jest okropne. No tak. Zamiast zająć się prawdziwą robotą i poprawić swoją sytuację, wolą po prostu biegać po mieście i narzekać, jakie to życie oraz prawo jest niesprawiedliwe. Nic dziwnego, że nie mogą znieść Volkera. To prawdziwy człowiek sukcesu. A wszystko, co ma, to efekt jego ciężkiej pracy. Tak czy inaczej, mnie też idzie całkiem nieźle z moją częścią śledztwa. Wszystko powoli zaczyna układać się w całość. Dam ci znać, gdy będę miała coś solidnego. Wracajmy do pracy. Czy podoba ci się twój szyfr? Podaję kompletnie losowe jednostki do kompletnie niepasujących rzeczy, na przykład metr ośmiościenny koni. Jak spokojnie. No, na pewno jest interesujący. Zamach na Volkera i Londram padło. Dwie ulotki. Listy gończe. Nie ma nic. Znajdźmy jakąś kuchenkę albo coś i poróbmy trochę żarcia, żeby się mieć czym leczyć. Elga, pozwól, że skorzystam z twojej kuchni, dobrze? Co planuje broszury? Masz w ogóle jakieś broszury informacje dla mnie? Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz? Nie, ale Marmin, masz coś solidnego, swojego węża w gacie. Wytwórz gulasz Marty, a jak mi się uda, to zrobię. Jak okłamuje nas władca? Czy orkowie stoją u naszych bram? Darmowe leczenie. Czujesz się rzeźko. Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury. Przygotuj broszury. Najnowszej broszury obywatelskiej. Gulasz Marty. Nie mam warzyw. Mam tylko jedno warzywo. Konfiturę z jagód mogę zrobić 3. Dwa kotlety grzybowe. Było nie wpierdzielać jak głupi. On daje 180 HP. Nice. Zawsze mogę przecież pójść do jakiegoś kupca i obkupić się w jakieś marchewki albo coś. Było być, jak taki mądry jesteś. Okej.
Okej, i to wszystko, co mogę zrobić na razie. Bierzcie póki gorące. Jak okłamuje nas władca? Czy orkowie stoją u naszych bram? Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury! Najnowszej broszury obywatelskiej! Więc i tak lepiej, abym miał różnorodne posiłki. Czy możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury! Najnowszej broszury obywatelskiej! Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury! Najnowszej broszury obywatelskiej! Nie tylko wytwarzał jeden lepszy posiłek. Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury! Najnowszej broszury obywatelskiej! Nie zasłużył na coś takiego. Zawsze to powtarzałam. Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury! Najnowszej broszury obywatelskiej! Każdemu jest ciężko. Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury! Najnowszej broszury obywatelskiej! Bierzcie póki gorące! Jak okłamuje nas władca? Czy orkowie stoją u naszych bram? Co planuje gubernator? Ile muszę odpisać? Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury! Najnowszej broszury obywatelskiej! Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Broszury! Najnowszej broszury obywatelskiej! Bierzcie póki gorące! Jak okłamuje nas władca? Czy orkowie stoją u naszych bram? Bierzcie póki gorące! Jak okłamuje nas władca? Czy orkowie stoją u naszych bram? Dobra. To tak jakbyś chciał zjeść całe ZSRR, bieda i bieda, a lepiej zjeść taką Wielką Brytanię, pikantność północnej Irlandii, wysoki smak Highlanderów i whisky oraz lekkie posiłki Anglii. Czujesz się lepiej, jak zjesz taką Anglię niż ZSRR. Okej, zawitajmy do tego domku tutaj. Podejrzany domek. Wolisz ZSRR, będziesz mógł srać czołgami jak z karabinu i później umrzeć. Wszystko ma swoją cenę. Co my tu mamy? To są kolejne drzwi. Tu jest wejście wyżej. Nathaniel. Nie ma to jak się do niego zakraść. Hej. Czego tu szukasz? To prywatny dom. Lepiej działa przedstawianie rzeczy opisowo, czyż nie? Wiesz, czym się różni twój brytyjski posiłek od tego? Że ja będę trzeźwy rano, gdy
w twój tył wbije swoją flagę Trzecia Rzesza. Kim jesteś? Kim jesteś? Na imię mi Nathaniel i jestem handlarzem. Pracujesz dla gildii kupieckiej? Nie stać mnie na płacenie składek. Pracuję sam. Czym tutaj handlujesz? Aktualnie niczym, bo trochę pusto w sakiewce. Próbuję się gdzieś zaczepić i nie robię porządek. Nie wbije, bo zastrasz ją czołgami. Dorobiłeś się sporego domu jak na kogoś biednego. Dorobiłeś się sporego domu jak na kogoś biednego. Domu? Tego, w którym mieszkasz. Ach, no racja. Wybacz, jestem dziś trochę roztargniony. Ten dom nie jest do końca mój. Jego właściciel zmarł, a ja tu tylko tymczasowo pomieszkuję. Nie jestem bogaty, ale jakoś staram się wiązać koniec z końcem. Może umrę i rozpadnę się, ale chociaż pała będzie wieczna. Mieszka tu niejaki Mieszka Blake. Mieszka tu niejaki Blake? Blake? Przykro mi, ale nie znam nikogo takiego. Mieszkam tu zupełnie do czasu, gdy zmieni się reżim. Osip twierdzi inaczej. Osip twierdzi inaczej. Chwila! Powiedziałeś Blake? Zgadza się. Blake... Tak, teraz zaczynam sobie przypominać. Chodź za mną. Chyba wiem, gdzie go możesz znaleźć. Zapraszam na górę. Myślę, że tu jest ta notka. Daj mi jeszcze poczytać książkę. Żaboludź! Podobnie jak wiele innych nieludzkich, humanoidalnych stworzeń, również i żaboludź budzi nasze szczególne zainteresowanie. Badania nad tymi inteligentnymi bestiami trwają już od jakiegoś czasu. Zwykle spotyka się je naokoło leśnych strumyków, zazwyczaj żyją w grupach złożonych z kilku osobników, chociaż spotyka się także samotnie. W przeciwieństwie do goblinów, żaboludzie są wyżsi od ludzi. Przypominają bardziej nieco skarlałych, płazopodobnych orków, niżeli znienawidzone przez wszystkich gobliny. Co ciekawe, żaboludzie nie ograniczają się do prostych broni jak maczugi. Coraz częściej można natrafić na osobniki posługujące się niewielkimi procami na kamyki. O ile nawet silne uderzenie obuchem można zablokować, o tyle wystrzelony z prosy kamień nie jest już tak łatwy do dostrzeżenia, a co dopiero odbicia. Obicia? Chyba odbicia powinno być. Ostatecznie jednak, pomimo swojej siły i rozmiarów, żaboludzie nie są stworzeniami wytrzymałymi i celne trafienie mieczem lub toporem potrafi je powalić. Coś czuję, że zostanę tam uwięziony, jak tylko przejdę. Dałem się załatwić jak gówniarz. Hamset, Blake i Tulsa. Skóra pustynnego wilka. Chętnie bym z tobą powalczył i sprawdził, czy ludzie Adelarda są mocni tylko w gębie. Rozmawiaj z Blake'iem. On tu dowodzi. Okej. Okay. Dobrze, jak najdalej. Nie wiem, kim jesteś i jak się tu dostałeś, ale ostrożnie dobieraj słowa, nieznajomy, bo mogą być twoimi ostatnimi. Jesteś bardzo pewny jesteś siebie. Jesteś bardzo pewny siebie. Z drugiej strony, kto by nie był w otoczeniu tylu sługusów? Czy ja powiedziałem wyjąć broń? Albo zarżnąć tego śmiecia? My tu tylko rozmawiamy, do cholery. Prawda? Ty mi powiedz. Ty mi powiedz. Z mojej strony nie masz się czego obawiać. Przynajmniej na razie. Widzę, jak na mnie patrzysz. Widzę twoją rękę zmierzającą ku broni. Tak blisko. A zarazem tak daleko.
tak duże ryzyko. Wielu próbowało mnie zabić, uwolnić miasto od ciążącego na nim strachu. Manewr dyplomatyczny? Ale ich wysiłki spełzły na niczym. Zwyczajnie byłem od nich lepszy. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Blake. Już wkrótce całe miasto z trwogą będzie wypowiadać moje imię. Gdy spalisz wszystkich żywcem, raczej nie będzie nikogo, kto je wypowie. A więc jednak coś o mnie słyszałeś. Zakładam, że znasz raptem fragment tej historii. Tylko potwór zabija matkę, która go karmi. Matką jest ta wyspa. Jej ciemiężcą zaś gubernator. Okay. Boris prędzej czy później przystanie na moje warunki. Wtedy ludzie południa zaznają upragnionego spokoju w murach tego miasta. A jeśli tego nie zrobi? Ulice spłyną krwią jego ludzi, a wszystko, co jest im drogie, strawi ogień, większy od tego, który lata temu zaprószył Mandes. Skoro już wiesz, kim jestem, czas bym dowiedział się czegoś o tobie. Nie twoja sprawa, kim jestem. Nie twoja sprawa, kim jestem. Nie chcesz mówić, ale ja i tak się dowiem. W dodatku masz na sobie strój Araxos. Czuję się zaszczycony. Dziwi mnie tylko, dlaczego Nathaniel tak łatwo cię przepuścił. Milczysz. To ciekawe. Po najemniku spodziewałbym się czegoś innego. Nie chcesz gadać o sobie, ani nie chcesz walczyć. Po co tu przyszedłeś? Kto stał za zamachem na Volkera? Kto stał za zamachem na Volkera? Skąd ci przyszło do głowy, że miałem z tym cokolwiek wspólnego? Podobno znasz chłopaka imieniem Ars. Tak się składa, że to on jest głównym podejrzanym. Ars? Ten Ars? Dzieciak bojący się własnego cienia miałby stać za zamachem na Volkera. A jednak to on siedzi za kratkami. Siedzi za kratkami, bo straż nie potrafi złapać prawdziwego winnego. Tyle na ten temat. Kto w takim razie jest prawdziwym zamachowcem? Kto w takim razie jest prawdziwym zamachowcem? Ktoś umiejętny i przebiegły. Kto miał przygotowany plan ucieczki i wiedział, że straż pochwyci niewłaściwą osobę. Poza tym, odnalezienie go to chyba wasze zadanie. Mylę się? Skąd mam wiedzieć, że nie maczałeś tym palców? Skąd mam wiedzieć, że nie maczałeś palców w zamachu? Volker zaszedł za skórę wielu ludziom, ale nie miałem interesu, żeby go zabijać. Moim wrogiem jest władza, nie szlachta. Co cię łączy z Arsem? Co cię łączy z Arsem? Jak możesz się domyślić, niełatwo jest mi przekazywać wiadomości, gdy siedzę zamknięty na strychu. Potrzebowałem lojalnego gońca. Kogoś, kto nie będzie zadawał zbyt wielu pytań i ma w sercu ideały. Ars był idealnym kandydatem. Nasza współpraca nie trwała jednak zbyt długo, bo z czasem smarkacz pozwolił sobie na zbyt dużą samowolkę i stał się bezużyteczny. Okej. Okay. Nie potrafił nawet przeładować zwykłej kuszy, nie raniąc sobie przy tym palców. Być może ty i ja wcale tak bardzo się od siebie nie różnimy. Obcy, obaj nie jesteśmy stąd. Obaj też walczymy o sprawiedliwość. Ty dla swojego gubernatora, ja dla mojego ludu. I zrobimy wszystko, żeby dopiąć swego. Skoro usłyszałeś odpowiedzi na swoje pytania, czy mam słowo, że przemilczysz to, co tu widziałeś? Nie mogę ci dać takiego słowa. Nie mogę ci dać takiego słowa. Cenię sobie honor i lojalność wśród ludzi, ale w takim wypadku nie mogę cię puścić wolno. Mogę ci jednak obiecać, że moi ludzie zrobią to szybko. Kusaka, jestem. Witaj. I bezboleśnie. Zabić go! Okej. Damy radę.
Go trzeba się tak ustawić, żeby więcej niż jeden mnie nie atakował. Oczywiście całą tą rozmowę trzeba przeprowadzić na nowo. Jak gówniarz. Jakbym stanął tutaj, to może będę w stanie to zrobić. Witam i o zdrowie pytam, Piotrze. Witam ponownie, Piotrze. Do końca olimpiady zostały dwie rundy. Nie. Dobra, dobra. Wszystko już było. Kim jest? Szkoda, że to jest takie długie. Jakiej olimpiady? Polska ma jedno miejsce, pierwsze miejsce razem z Indiami i Ukrainą? Znając Piotra, to w szachy. Nie. Było to zrobić z pomysłem Tools. No i teraz już Blake nie będzie stanowił problemu. Co masz? Pas wojownika południowcu. Nice. I po Blake'u. Ale sexy mężczyzn jesteśmy na 45. Co kuźwa? Kto zrobił? Kto zrobił ścianę tekstu w czacie? O co tu chodzi? Chyba jakaś para olimpiada, jak Polska i Indie są pierwsze i przez te mecze będą walczyć o pierwsze miejsce z Gruzją i Ukrainą. Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu, która wybuchła w 1963 roku. Była ostatnią w Polsce, jedną z ostatnich w Europie. Przywiózł do naszego kraju Bonifacy Jedynak, oficer służby bezpieczeństwa powracający z egzotycznych krajów. Okazało się potem, że przez kolejne 47 dni wirus zaatakował 400-tysięczne miasto i tereny poza nim. Wrocław otoczono kordonem sanitarnym, zachorowało w sumie 99 osób, a zmarło 7. Zaszczepiono ponad 8 milionów osób w tym kraju. Jak ten Bonifacy, to kucaka. Życzymy miłego snu, Blake'u. Ciekawostka dnia, tak. Co tu jest za książka? Wyobraź sobie niepowstrzymaną ścianę ognia, pochłaniającą dom po domu, ulicę po ulicy. Wyobraź sobie zrozpaczone krzyki kobiet i mężczyzn, ginących w gęstniejących płomieniach. Wyobraź sobie wreszcie naszą radość, gdy niewzruszony dotąd bastion tyranii i upodlenia zaczął kruszyć na naszych oczach. Czymże wszak są te wszystkie ofiary wobec zmiany, jaką oferował nam Mandes? Od śmierci Lorda Dominique na południowych wyspach Myrtańczycy zaczęli odbierać nam wszystko, co tylko mieliśmy. Prawa, dobytek, wolność. W końcu też i nasze życia. Zamykani w lochu za fałszywe przewinienia, skazywani na całe lata do katorniczej pracy w kopalniach Górniczej Doliny, odpowiedzieliśmy z pełnią i konieczną siłą. Jedni mówią, że nasz wódz był synem bogatego satrapy z Zandirsol, który jego rękami chciał wywołać kolejną wojnę z Myrtaną. Inni twierdzili, że szukał zemsty na gubernatorze za to, że ten zamordował całą jego rodzinę. Kim jednak naprawdę był Mandes? Tak. Nie wiadomo. Dla mnie był ideą. Ideą walki o to, co słuszne, zwykłym szarym człowiekiem takim jak ty i ja. Tym, który dokonał niemożliwego. Żarliwym słońcem, które rozbudziło serca południa.
Dobra, dobra, nie czytaj sobie teraz lektury do szkoły. Możesz wziąć księgę. Którą księgę? Wnioskujesz o to, aby timer był dać na 45 minut? No, używacie tego bólu zdecydowanie za często ostatnimi czasy. 15 minut tam jest chyba w tym momencie. Zmienię go chyba na pół godziny po prostu. Nie ma. Słyszałem jakieś krzyki. Gadaj, co tam się stało? Blake i jego ludzie nie żyją. Blake i jego ludzie nie żyją. A ty zejdziesz mi z drogi, albo zaraz do nich dołączysz. Zabiłeś naszego wodza, wyzwoliciela, naszą ostatnią nadzieję. Zapłacisz za to! Okej. Sure. Fajnie popatrzeć na Mejoca podskakującego na fotelu. Weto, ukoludek też nie chce. Od czasu do czasu tak, ale nie za 15 minut, mnie też to kurwia. To przecież oczywiste. Okej, czyli... Znajdę go w trzech marynarzach. Pora odwiedzić i dowiedzieć się czegoś o ostatnich klientach. Okej. Co 25 jak coś? Ufolut proponuje, żeby wywalić timer w ogóle, ale zrobić pocztę za 1500. Dobra, w takim razie... zarządzaj nagrodami. Halo? Nagrody dla widzów, punkty kanału. Sound Alert Bull, edit to me. Zróbmy 25 minut między jednym a drugim. I zróbmy 3 straszaki na widza na stream maksymalnie. Zbieramy 1,5 miliarda punktów. Przysięga Mejosa. Przysięga Mejosa? Nie gadaj głupot. A, okej, okay, dobra. Marvina, nie Mejosa. No jest trzeci gość. Też sprzedajesz złote innosy? Też sprzedajesz złote innosy? Coś mówiłeś? Wybacz, nie zauważyłem. Też sprzeda... Tak, ale teraz nie mogę ci ich sprzedać. Jestem trochę zajęty. Mogę się tym zająć za kilka dni. Wróć wtedy do mnie. Okej. Okay. Teraz wszystko jest dobrze. Mam nadzieję, że wybaczycie mi wykopywanie grobu. No. Piena cmentarna.
nie wybaczymy. Okej, okay. Nawet się nie da z tego, co widzę. No bo trzeba stać w jakimś specyficznie idealnym miejscu. Bo tutaj to jest za daleko. Wcześniej nie miałem łopaty. Przeczytaj dziennik albo przyjść nocą. Ale ja tu byłem. Za pierwszym razem byłem, jak było ciemno. I trafiłem na te... na ten pogrzeb i Trimegisto i ten Saks tutaj zostali. Gdy dotarłem na cmentarz, zastałem ludzi biorących udział w czyimś pogrzebie. Czyżby właśnie pochowano Normana? Muszę się tutaj trochę rozejrzeć i popytać zgromadzonych, a nuż dowiem się czegoś więcej, ale... Ani Trimegisto nie ma już nic więcej mi do powiedzenia. Barwy mojej jest... A fuck, serio? Przecież... Mieliśmy całego questa z nim związanego. Musimy się z nim, musieliśmy się spytać go, kim on jest. Kto tu został pochowany? Chłopiec o imieniu Norman. Był bardzo młody, gdy Inos wezwał go na swoje łono. Naszym obowiązkiem było godnie odprawić go z tego świata i gorąco modlić się za jego duszę. Wiesz, kto przygotowywał ciało? Wiesz może, kto przygotował ciało do pochówku? Zwykle zajmują się tym nasi nowicjusze, ale tym razem wyręczył ich ten szczupły mężczyzna stojący obok. To chyba ktoś z rodziny zmarłego. To nie jest mądre rozwiązanie. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, nazywa się Zax. A teraz wybacz, ale obowiązki wzywają. Podobno zajmowałeś się ciałem Normana. Podobno to ty zajmowałeś się ciałem Normana. Dlaczego nie zostawiłeś tego nowicjuszom? Jesteś kimś z rodziny, że się o to pytasz? W sumie, to kogoś mi przypominasz. Kogo takiego ci przypominam? Kogo takiego ci przypominam? Właściwie to nikogo ważnego. Musiało mi się przywidzieć. Od czasu zamachu nie sypiam zbyt dobrze. Co cię łączyło z Normanem? Co cię łączyło z Normanem? Podobnie jak ja, był kiedyś nowicjuszem w klasztorze magów wody. Połączyła nas ambicja i dążenie do wiedzy poza dyktantem nieomylnych magów. Okay. Z czasem najwyższa rada niechętnie zaczęła patrzeć na naszą wolną wymianę myśli, aż w końcu zostaliśmy wyrzuceni. Co się stało z grotem, od którego zginął Norman? Z tego, co mi wiadomo, w ciele Normana utkwił grot od bełtu wystrzelonego przez zamachowca. Nie wiesz przypadkiem, co się z nim stało? Nie kroiłem ciała. Tylko zabezpieczałem je przed rozkładem. To spora różnica. Jeśli grot, o którym mówisz, gdzieś tam był, musiał wejść bardzo głęboko, bo go nie widziałem. Może nawet wciąż tkwi w jego ciele. Ale na wyjęcie go jest już trochę za późno. W końcu chłopak leży już 1,5 metra pod ziemią. Jeśli to wszystkie pytania, jakie masz, będę wdzięczny, jeśli zostawisz mnie samego. Muszę się napić. Po tym wszystkim. W porządku, dzięki za pomoc. Okej, okay. Teraz mogę odkopać grób. Okej. Okay. Gdzie mógłby się ukryć grot? Nie wiem, a może był to jeden z tych grotów, który się rozpada po wejściu w ciało. Są te takie groty, które mają taki... Tak jakby trzy haczyki, one się rozpada i kilka miejsc. Pora na grabież grobu. Czym?
Jak to nie mam łopaty? Przecież kupiłem łopatę. Znowu to samo. Znowu nie mam ani łopaty, ani tego toporu Dorwala, czyli musiałem gdzieś zginąć. Czytać save'a, albo wiem, chyba grę wtedy zbugowało, co ja weszłem do tego, do tej tawerny i zbugowało grę i chyba wtedy to było. Okej, dobra. Trudno mi w to uwierzyć. Przynajmniej wiem, gdzie to wszystko dostać. Albo ktoś go wyciągnął, by coś ukryć. O, to jest taka możliwość, ale tak długo jak nie sprawdzimy ciała, to się nie dowiemy. Ty miałeś łopatę? Pokaż. Miałeś łopatę. No i przez to, że chyba miał też wytrychy, ale wytrychów nie ma. A i zobaczmy, jak wygląda ten pas południowca. Na tyle tego pasa, który mamy my. 30 do HP, obrona przed wszystkim, plus 3, a z pancerzem strażnika plus 5. Niby więcej HP, ale wymienilibyśmy... Stracilibyśmy 4 obuchu, 4 ostrza, tak? A, chwila, pas wojownika południowców, to nie ten pas jeszcze. Ochrona przed strzałami 15, przed ogniem 30, premia do HP 30 z pancerzem południowca, obrona przed wszystkim plus 20. Okej. Okay. Ci wszyscy ludzie, którzy patrzą na typa, który udaje delfina w celu przemieszczania się. Ja żadnego delfina nie udaję. Ja jestem prawnym akrobatą. Raz jeszcze trzeba odwiedzić kowala, zakupić topór Drwala i zrobić save'a, żeby kuźwa znowu nie musiał tego robić. Ej, ty. Znajdź. Topór drwa. I to tyle. Dziękuję. Sprawdź, jakie questy masz, skoro cię cofnęło. Nie, questów nie straciłem, bo ja byłem w trakcie wykonywania jednego questu. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak to się stało, ale się stało. Jakimś cudem, nie wiem jak. No przez to, że nawet nie musiałem kupywać łopaty, bo tutaj sobie leżała. Czemu zawsze wszystko musi być przeciwko mnie? Mnie i tak nikt nie słucha. Ile nam do levela brakuje? 40%. Mamy 30 poziom. Panie grabarzu, zmył się pan stąd? Tak, poszedł kopać tam. No to... Zwłoki Normana. To za daleko.
O Jezu. Grot z kolcami. Srebrny, najeżdżony kolcami grot Bełtu. Z trudem udało mi się go wyjąć z ciała tego nieszczęśnika. Nie bądźmy źli. Zakopmy grób z powrotem. Ekler. Grot kpił w ciele Normana. Nie było łatwo, ale jakoś go wyjąłem. Nie wygląda jednak jak zwyczajny grot. Mimo znajdującej się na nim zakrzepłej krwi wciąż błyszczy. Czy to srebro? Kolce, którym ma na sobie, musiały dotkliwie poharatać wnętrzności chłopaka. Muszę rozejrzeć się za kimś, kto pomógłby mi zidentyfikować ten grot. Na pewno warto odwiedzić w tej sprawie kowali. Okej. I teraz się trzeba przestać. W sumie nie głupie, jak zakopiesz grób, to nikt się nie dowie, że ktoś go odkopał. No. Mówiłem, że był w tamtej części. Tamtej części? Gdzie? W dupie? Tak. Myślisz, że ja mam lepiej? Prześpimy się i odwiedzimy kowali. Po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. Tak dalej być nie może. Uncja srebra kosztuje prawie $20, więc w tym świecie dużo więcej. Zacznijmy od tego kowala, u którego dopiero co byliśmy. O, tu jest też koło. Okej. Dziwny Bełt. Ej, ty. Potrzebuję twojej opinii w sprawie pewnego grotu. Grotu, powiadasz? Pokaż to, cacko. To nie moja, ani żadnego miejskiego kowala robota. W takim razie, kto go wykonał? Rzadko widuję na rynku groty bełtów o takich kształtach i fakturze. Podobnie jak na niektórych ostrzach, kolce przeznaczone są do zadawania ran szarpanych i przebijania bardzo wytrzymałych pancerzy. Z kolei srebro... Nie wiem na cholerę, komu srebro na grocie. To dość cenny i rzadki materiał jak na tę wyspę. Na twoim miejscu rozejrzałbym się wśród najemników. Jeśli mnie pamięć nie myli, ostrzyłem kiedyś dla jednego z was groty, które wyglądały niemal identycznie. Wielkie dzięki za pomoc. Dla jednego z was? Po mojej stronie, chłopcze. O. Technicznie tak, technicznie nie. Srebro raczej nie ma takiej wartości jak u nas, szczególnie że monety są bite ze złota, a nie srebra. Tak, srebro jest tańsze od złota tutaj. W gotiku. Możemy porównać, bo mam i bryłki złota, i bryłki srebra. Bryłka złota ma wartość 14. A bryłka srebra... Tak? A, bo to jest duża bryłka srebra. Okej. Z jakiegoś powodu srebro jest...
o 3 od złota. Tworzysz ruch oporu przeciwko postaciom z gotika wbijającym ludziom na chatę. Wbijają im do łóżek, śpią i nie wiadomo co jeszcze poukradali. Dodatkowo nie wiadomo co ty w takiej zbroi zrobi. Zrobi tobie, twojej rodzinie, bo znając życie jest elitarnym, płatnym zabójcą. Okej. Okay. Kowal Odgard stwierdził, że żaden z miejskich kowali nie mógł wykonać tego grotu. Zdziwił go też materiał, z jakiego grot został wykonany. Na rynku rzekomo widuje się broń wykutą ze srebra, która jest cennym surowcem na wyspie, jednak kiedyś odczuł dla jakiegoś najemnika grot wyglądające niemal identycznie. Pora rozejrzeć się na terenie kantoru i baraków gildii kupieckiej. To nie będzie problem, bo jestem gońcem, ale zgaduję, że... Są na to duże szanse. Przeczytałem tą książkę? Tak, bo nie dostałem ekspa. Co wiesz o tym grocie? Co wiesz o tym grocie? Odgar twierdzi, że ostrzył już kiedyś identycznie wyglądające groty. Podobno dostał je od jednego z najemników. Dostał je ode mnie, ale że sam byłem wtedy zarobiony pracą, cały zapas przekazałem Odgarowi. To był zleceniodawcą. Kto był zleceniodawcą? Ktoś z Wilczego Leża. Jesteś tego pewien? Tamte groty, podobnie jak ten, który przyniosłeś, były pokryte srebrem, a tylko tam znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Jeśli nie sprowadzali ich spoza wyspy, musiały zostać wykonane przez tamtejszych kowali. Dzięki za pomoc. Okej. Teraz jeszcze musimy trop ulotek sprawdzić. Mamy się udać do trzech marynarzy. To jest tam, gdzie... Czy to nie było gdzieś tutaj? Nawet nie wiem, czy to nie jest dokładnie tutaj. Trzech marynarzy, tak. Monety bito ze srebra, węgla i innych kruszów, rzadko ze złota. W naszym świecie tak, lecz w gotiku jest jasno powiedziane, że bite są ze złota. Tylko mocarstwa mogły sobie pozwolić na coś takiego. Trzej marynarze. Bo złoto tutaj jest praktycznie w 50% jaskiń. Ja znalazłem złoto tylko i wyłącznie w tym, w tej kopalni złota Araxos. Tak, nie przejmujcie się tym, że raz jestem ciemny, raz nie, ale... Dołączyłem światło przed początkiem streamu i mam dyskotekę. I traci 50% na swojej wartości, gdyż złoto jest powszechniejsze. Hej, to jest, bo ja wracam, bo ja się tam przeprowadzam i wracam do Polski. Hej. Witaj w trzech marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Rozpoznajesz tą broszurę. Rozpoznajesz tę broszurę? Oczywiście, że tak. Pełno ich teraz na ulicach. Dlaczego pytasz? Ciekawi mnie, kto ją napisał. Coś mi mówi, że tą osobą byłeś ty. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? Zaczął się jąkać. Ciężko powiedzieć, czy tylko 50% wartości, skoro bryłka żelaza kosztuje kilkanaście złotych monet. Prędzej jakieś 90%. Gdyby było inaczej, nie byłbyś taki zdenerwowany. Gdyby było inaczej, nie byłbyś taki zdenerwowany. Wcale nie jestem zdenerwowany. Za tak duży nakład ulotek musiałeś dostać dużo złota. Wystarczająco dużo, żebyś przymknął oko na ich treść. Tak było? Jubilerzy się odezwali. To prawda. Dostałem na nie zlecenie, ale nie jestem z tego powodu dumny. Kim był zleceniodawca? Jakiś gość w kapturze. Nie udało mi się dojrzeć jego twarzy. Nie był też zbyt gadatliwy.
Dobiliśmy targu. Zostawił worek srebrnych monet i wyszedł. Parę dni srebrnych później zabrał monet? I już więcej go nie spotkałem. Chwila, jakich srebrnych monet? Chwila, jakich srebrnych monet? W życiu nie dostałem tyle za jedno zlecenie. Nie licząc pewnych bardzo zuchwałych złodziei, którzy chcieli, żebym przepisał im kradzioną księgę. Masz jeszcze te monety przy sobie? Kupiłem za nie zapas atramentu i rylców, ale jedną z nich zatrzymałem na pamiątkę. Proszę, możesz ją sobie wziąć. Wybacz, ale to srebrna moneta. Co wiem na ten temat. Słuchaj, mam jeszcze jedną taką sprawę. Nie powiesz swoim przełożonym, że to ja napisałem te cholerne ulotki, prawda? Pomogłeś mi, więc ja pomogę tobie. Pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Nikt się o tym nie dowie. Wielkie dzięki, kolego. Kamień spadł mi z serca. Wspomniałeś coś o jakichś złodziejach. Wspomniałeś wcześniej o jakichś zuchwałych złodziejach. Kogo miałeś na myśli? Parę tygodni temu wpadło do mnie nad ranem dwóch chłopaków w twoim wieku i poprosiło, żebym przepisał im kilka stron pewnej księgi. Dali mi nawet sporą zaliczkę, ale odmówiłem. Księga nosiła pieczęć miejskiej biblioteki, a to oznaczało, że została z niej wyniesiona nielegalnie. Złodziejaszki chyba sami to zauważyli, bo chwilę później wybiegli stąd, aż się za nimi kurzyli. Inaczej wyobrażałem sobie napad. Myślałem, że mnie pobiją, tak, albo przynajmniej będą mi grozić, ale ci nawet noża nie wyjęli. Jaką książkę chodziło? O jaką książkę chodziło? Niech pomyślę. A, tak. Błękitna krew Archolos. Uwielbiasz chyba to? Tak się nazywała. To zbiór wszystkich żyjących członków rodzin szlacheckich na wyspie. Księgi spisowe nigdy nie były zbyt cenne, więc to trochę dziwne, że padła łupem złodziei. Nie widzę logiki w tym, co mówisz. Odmówiłeś przepisania kilku stron kradzionej księgi, a zgodziłeś się na napisanie kilkuset ulotek agitacyjnych? Gdzie w tym logika? Polityka jest polityką, a prawo jest prawem. Zwyczajnie nie chciałem mieć problemów. Poza tym mam dobre kontakty z magami. Gdyby dowiedzieli się, że na rynku krąży kopia tej księgi, trafiłbym przed sąd. Okej. Sprawdziłem wszystkie tropy, muszę poszukać Ivy, może udało jej się czegoś dowiedzieć. Na 100% ona znajdzie mnie, jak tylko stąd wyjdę. Ja? Garść przydatnych informacji. Czego się dowiedziałaś? Czego się dowiedziałaś? Rozmawiałam z tym rzeźnikiem, Slagerem. Wychodzi na to, że krew na ścianie domu Volkera pochodzi od kreto szczurów. Co więcej, okazuje się, że podobne plamy na swoich budynkach znalazło kilku mieszkańców starego miasta. Z tą różnicą, że namalowane zostały farbą. Jako, okay, że Ars nie miał jak wejść do starego miasta, głównymi podejrzanymi w tej sprawie jest służba bogatych obywateli. Pewnie nasłuchali się tych bzdur od agitatorów i pomyśleli, że to dobry sposób na pokazanie swojego niezadowolenia. Wygląda więc na to, że malunki w całym mieście mają różnych autorów, ale to samo podłoże. Czyli to Ars pomalował dom Volkera? Czyli to Ars pomalował dom Volkera? Wszystko na to wskazuje. Miał motyw, widziano go w okolicy posiadłości, a Slager przyznał, że był u niego jakiś dzieciak i wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. I my jesteś pewna, że to on zaatakował Volkera? I myślisz, że to on zaatakował Volkera? Ochlapanie komuś domu krwią to jedno, ale atak z kuszą wymaga już trochę więcej odwagi i umiejętności. Jedno jest pewne. Żywił urazę do Volkera i był gotowy łamać prawo, by to pokazać. To, czy winny jest on, czy może ktoś inny, zdecydują już nasi szanowni możnowładcy. Lepiej nie każ im czekać. Morris pewnie już nie może usiedzieć w fotelu przez to, że wciąż nikogo jeszcze nie skazano. Masz rację, trzeba jak najszybciej zakończyć proces. Masz rację, trzeba jak najszybciej zakończyć proces. Mądry chłopiec. Szanowni obywatele od razu poczują się bezpieczniej. A ci, którym w głowie niszczenie czyjejś własności, zobaczą, do czego to prowadzi. Okej. Okay. Wraz z Ivy udało mi się dowiedzieć chyba wszystkiego, czego się dało. Powinienem wrócić do Lorenzo i wszystko mu opowiedzieć. Walkie-talkie.
wszystko tylko plotki. Sprawozdanie. Hej, ty. Udało mi się zbadać sprawę zamachu. I? Podejrzewam, że w ratuszu i tak została już podjęta decyzja odnośnie tego, kto zostanie skazany. Ale warto pokazać, czego udało ci się dowiedzieć. To jak? Jesteś gotowy? Ruszajmy. No i mam wstęp do Starego Miasta. Wczoraj miałeś najlepszy dzień życia pod kątem doznań zmysłowych. Pierwszy raz próbowałeś LSD. Bo i na takowy go zaplanowałeś. Nie jesteś plebsem. Twój szef może i jest tu obecny, ale to mnie zdajesz raport. Pamiętaj o tym. Okej. Okay. Zmieszałeś 5 różnych używek i odleciałeś. Postaram się nie pominąć żadnych szczegółów. Świat czystej ekstazy. Dobrze. Zacznijmy od początku. Nie jestem dziwny. Rozmawiałeś z Arsem? Tak. Usilnie twierdził, że to on stoi za zamachem, ale według mnie gadał od rzeczy. Dlaczego tak myślisz? Chełpił się tym, czego to nie dokonał i ciągle powtarzał, że jest bohaterem narodowym. Gadał o początku chaosu na wyspie, wywróceniu miasta do góry nogami i innych wariackich historyjkach. Nie wziąłeś tego pod uwagę. Jeden z jego współwięźniów powiedział mi, że Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'em. Blake'em? Jakim znowu Blake'em? Miejscowym bojownikiem południowców. Więzień twierdził, że to on przekonał Arsa do zamachu na Volkera. Południowcy. Mów dalej. Przeżyłeś coś, co da się nazwać celowym przestymulowaniem? No, czyli celowo się naćpałeś. Udało mi się dotrzeć do Blake'a. Zgodnie z wytycznymi tego więźnia, udało mi się dotrzeć do kwatery głównej południowców w porcie i zamieniłem parę słów z ich przywódcą. Blake potwierdził, że Ars faktycznie dla niego pracował, ale sam nie chciał śmierci Volkera. Wyśmiał też moje podejrzenia, jakoby wysłał do tego celu Ars. Na jakiej podstawie wierzysz tej gnidzie? Bo nie żyje. Rozpaliłeś kadzidła, zacząłeś jeść daktyle i figi jednocześnie, popijając miodem pitnym półtorakiem i obstawiając online na wysokich stawkach. Chodzi o przestymulowanie się każdym możliwym bodźcem do granicy. Spodziewałeś się czegoś ciekawszego, a tu nudy. Ars nie potrafił strzelać z kuszy. Blake twierdził, że Ars nie potrafił przeładować kuszy, a jak wiemy, zamachowiec strzelił do Volkera właśnie z tej broni. Skoro jest tak, jak mówisz, to do czego był mu potrzebny ten dzieciak? Do tego napierdalająca muzyka tak głośno, że aż czuć, że podłogą się. Służył mu jako posłaniec. Blake'owi trudno było przekazywać wiadomości swoim ludziom, gdy cały czas siedział w ukryciu. A Ars, jako piewca ideałów, dał mu się łatwo zmanipulować. To ma jakiś sens. Ale co się w końcu stało z tym Blake'em? On i jego ludzie leżą na strychu jednego z domów w pobliżu wejścia do slumsów. Popełnili błąd, atakując mnie. Zabiłeś ich? Co do jednego.
Nie chcę tego, ale chyba muszę zwrócić honor, Lorenzo. Dobra robota, najemniku. Nie, udało mi się zdobyć grot. Bronią była pewnie zwykła kusza, ale mam przy sobie grot, od którego zginął ochroniarz Volkera. Grot? O ile wiem, moi ludzie nie znaleźli żadnego grotu w pobliżu dworu, a kazałem im szukać śladów do upadłego. Wziąłem go z ciała Normana. Nie znaleźli, bo tkwił w ciele Normana. Czy ja dobrze słyszę? Wykopałeś trupa i wyciągnąłeś z niego kawałek żelastwa? Nie miałem innego wyjścia. Tego chłopaka pochowano razem z grotem. Jeśli miałem się czegoś o nim dowiedzieć, musiałem to zrobić. Niewychowany Mejos? Mejosowi odbiło się firmą. Nieduźnikowy pomysł. Mam tylko nadzieję, że później po sobie posprzątałeś. Oczywiście. Pokaż mi ten grot. Te kolce musiały zrobić paskudne rany w ciele tego smarkacza. Przestymulowanie się to przeżycie na krawędzi hedoistycznej przyjemności cierpienia. Wiedziałeś, kto to wykonał? Ktoś z Wilczego Leża. Prawdopodobnie był to ktoś z Wilczego Leża. Wilczego Leża? Ingor, nasz zbrojmistrz, potwierdził, że parę miesięcy temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Tamte groty, podobnie jak ten, wykonane były ze srebra. A jak twierdzi Ingor, tylko w okolicy Leża znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego grotu. Może by go raczej nie sprowadzili, a handel między miastem a Leżem od jakiegoś czasu osłabł. Dobra robota, to powinno znacznie zawęzić nasze poszukiwania. Ciekawi mnie jedno. Dlaczego jak coś się dzieje, zawsze dziwnym trafem maczają w tym palce najemnicy? The fuck? Wygląda na to, że to po prostu zwykły zbieg okoliczności. Tak. Zbieg okoliczności, co? Twierdzisz, że krew na dworze Volkera to też pieprzony zbieg okoliczności? Tak. Tutaj akurat nie jestem taki pewny. Co o niej wiesz? Zebrałem ją do menzurki i poszedłem do specjalisty. Ogrodnik Volkera nie wiedział za dużo o krwi na domu swojego pana. Wolałem zrobić własne rozeznanie, więc zebrałem trochę cieczy do menzurki. Od Slagera dowiedziałem się, że to krew kretoszczura. Od Slagera dowiedziałem się, że to krew kretoszczura. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości, wszystko wskazuje, że to właśnie on jest autorem malunków na domu Volkera. W takim razie za akty wandalizmu w Starym Mieście i na posiadłości Volkera muszą odpowiadać różne osoby. No. Po pierwsze, Ars nie miał dostępu do tej dzielnicy. A po drugie, tutejsze malowidła, jak dowiedziałem się kilka godzin przed naszym jakieś spotkaniem, pomysły, kto jest odpowiedzialny za te malowidła farby w Starym Mieście? Myślę, że mogli to zrobić słudzy bogaczy ze Starego Miasta. No to bardzo rozsądne przypuszczenia. Wygląda na to, że nawet tutaj będziemy musieli zwiększyć liczbę patroli. Może to te przeklęte ulotki rozprowadzane ostatnio po mieście mieszają ludziom w głowach na tyle, że zaczęli dopuszczać się aktów wandalizmu. Udało ci się ustalić, kto jest odpowiedzialny za te papieżyska? Niezupełnie, ale wiem, kto je rozprowadza. Niezupełnie. Nie chcę go wydawać, bo mu powiedziałem, że go nie wydam. Kto taki? Grupa agitatorów. Agitatorzy, a szumne określenia, to pewnie zwykli krzykacze. Udało ci się dotrzeć do których? Coś jeszcze o nich wie? Przewodził im niejaki Ludlow. Ludlow? Nic mi to imię nie mówi.
Ostatnim razem widziałem go w porcie. W takim razie miejmy nadzieję, że moi chłopcy będą mieli oczy i uszy szeroko otwarte. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? To już wszystko. To chyba wszystko. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. No, to robisz nie, jestem tym. A... Członkiem gildii kupieckiej. Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, zarzucanego mu czynu, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest... Co więcej, za przykrości, których doświadczył z rąk funkcjonariuszy, zostanie mu wypłacone odszkodowanie w postaci 10 części kwartalnego dochodu jednostki dług Straży Miejsca i zaczął wieść życie zgodne z obowiązującym prawem. Co takiego? Mam płacić tej gnidzie? Wasza ekscelencjo, to się nie godzi. Dla sprawiedliwości. Taka jest decyzja sądu i jak mniemam, wola samej ekscelencji. Czy on siedzi w powietrzu, a nie na swoim fotelu, tak w ogóle? Prawnej, zapraszam do siebie, kapitanie. Zgaduję, że znasz drogę. Tak. Skoro mamy to już za sobą, możemy przejść do... Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd wszyscy. Kolejny poziom. Jeszcze jedno, chłopcze. Doceniam twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogliby spać spokojnie. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania nagradzam cię tytułem honorowego obywatela Starego Miasta. No, czyli dzisiaj mamy wstęp do Starego Miasta. Swobodnie poruszać się po całym jego terenie i korzystać ze wszystkich usług dostępnych w naszej dzielnicy. Okay. Gubernatorze, w czym mogę ci pomóc, chłopcze? O, Stare Miasto! Masz dla mnie może jeszcze jakieś zadanie? Masz może dla mnie jakieś zadania? Nie, w tym momencie nie potrzebuję twojej pomocy. Dziękuję jednak za twoją ofertę i będę o niej pamiętał w przyszłości, gdyby zaszła taka potrzeba. Okej. Okay. Urzędnik, gwardzista... Drzwi. Urzędnik. Dwa regały na książki, możemy je poczytać. Nie topesz. Mieszkańcy zarówno miast, jak i wiosek nieraz opowiadają historię o tajemniczych stworach z głębin, kanałów i opuszczonych jaskiń. Strach ma wielkie oczy, to też lokalna gawiedź lubi snuć niewiarygodne opowieści o demonach żywiących się krwią niewinnych. Prawda na ten temat jest zgoła inna. Niektóre jaskinie oraz nieodwiedzane części kanałów miejskich zamieszkują nietoperze. Mam toperze. Gdy żart z odsuwaniem przespa się nie udał? Aha. Te przerośnięte nocne stworzenia potrafią latać, a ponieważ wyposażone są w kły oraz szpony, nie omieszkują ich wykorzystać przeciwko ofiarze. Tak naprawdę najlepiej w ogóle ich nie budzić, gdyż dnie przesypiają. Prawny łopca po prostu się obok nich przekradnie. W przypadku starcia stworzenia te są szczególnie podatne na pociski. Prawny mag może też je powalić pod muchem wiatru. Gdy żart z dotknięciem krzesła się nie uda. Dziękuję, że znasz drogę. Tak! Skoro mamy, dziękuję, że znasz drogę. Nudne save'a. Sprawozdanie nie. Teraz to jest honorowy obywatel.
No. Druga książeczka. Kolejne 50 expa. A nie. Serio? Masz dwie książki o tym samym. Okej. Whatever. Zanim wyjdziemy stąd, to jest u góry. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Kto to powiedział? Tego nie da się otworzyć. Okej. Urzędnik. Regał na książki. Strażnik jest tarczą dla mieszkańców miasta i mieczem na jego wrogów. Gwarantem, że prawo królewskie i prawo wyspy są należycie przestrzegane. Jednak sam tytuł, pancerz i oręż nie czynią z niego zbrojnego ramienia królestwa. To nimi cztery zasady, którym strażnik bezsprzecznie musi hołdować. Pierwsza. Strażnik musi być oddany, choć nie przelewa krwi na froncie. Jego rola za murami miasta jest nie mniej ważna dla ojczyzny. Służba królestwu Myrtany jest dla niego celem nadrzędnym. Strażnik musi być prawy. Wiele pokus i dróg na skróty czyha na strażnika, lecz ten, mając w pamięci dobro miasta i mieszkańców, niestrudzenie kroczy ścieżką prawa. Strażnik musi być czujny. Wróg nie zawsze rusza do boju z otwartą przyłbicą, ale pozostaje w ukryciu, często przybierając postać i fałszywych przyjaciół. Strażnik nie może dać się zaskoczyć. Idę się umyć. Strażnik musi szanować mundur. Mundur jest dla strażnika drugą skórą, a zadbany mundur oznacza... oznaką szacunku wobec litery prawa. Teraz jesteście gotowi, chłopcy. Przywdziejcie wasze pancerze i przepasajcie miecze. Zmówcie modlitwę i ruszajcie. Miasto was potrzebuje. Gotowi. Hej! Jestem zajęty! Zostaw mnie w spokoju! Będzie uegzekucja? Damis i Lorenzo? Wściekły obywatel, wściekły obywatel, wściekły obywatel. Jedna spadła aż tutaj. Co tu mamy? Dolina Świtu, sklep meblowy. Witaj. Chyba Katrina. Cię jeszcze nie widziałam. Nazywam się Katrina i wraz z mężem prowadzimy ten oto sklep meblowy. Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę udekorować, to nie znajdziesz lepszego miejsca. Nie mamy mieszkania. Słyszałaś o jakimś domu na sprzedaż? Słyszałaś o jakimś domu na sprzedaż? Właściwie to tuż obok nas jest jeden, który za niedługo ma trafić na licytację. Wystarczy, że zejdziesz schodami w dół, zaraz po wyjściu ze sklepu i będziesz trzymał się lewej strony. Ma mały ogród przed wejściem, trudno go ominąć. Jego właściciel został zesłany do górniczej doliny. Sama nawet nie wiem za co. W aktualnych czasach kupiec będzie musiał włożyć małą fortunę, by dostać ten dom dla siebie. Każdy chce teraz mieszkać w starym mieście. Tylko tutaj jest bezpiecznie. Z drugiej strony poprzedni właściciel nie miał najlepszej opinii wśród tutejszych. Sama nie wiem, czy chciałabym tam mieszkać, ale wiesz, to przecież tylko takie moje gadanie. Nie widzę, by mąż pomagał w sklepie. Nie widzę, by mąż pomagał ci w sklepie. Leon woli przesiadywać całymi dniami i grać w szachy, albo prowadzić bezsensowne polityczne dysputy z tym swoim przygłupym kolegą. A, to jest ten. Może to i lepiej, przynajmniej nie przeszkadza mi w prowadzeniu tego miejsca dokładnie tak, jak mi się podoba. Okej. Spróbujmy znaleźć ten dom na sprzedaż. Zejść schodami i trzymać się lewej strony, tak? Ma ogródek. Nie o to mi chodziło. Fak? Zaczął uderzać. Pokaż ogłoszenia. Nic. Listy gończe. Nic. Teraz znowu będę musiał
Ize? Ernesto! Patrz, gdzie się to spotykamy. Kupmy sobie ten domek, tylko nie wiem jak. Niezły młot. Jesteś poszukiwaczką przygód? Niezły młot. Jesteś poszukiwaczem przygód? Nie znoszę tego zwrotu. Ale tak, można tak powiedzieć. Podróżuję po naszym królestwie i szukam miejsc, gdzie można dobrze zarobić. Za ciekawą pracę. Gdybym tylko wiedziała, że na tym Archolos jest tak nudno, to popłynęłabym prosto na to cholerne Korinis. Cóż, przynajmniej wino i jedzenie jest tu tak dobre, jak to wszędzie opisywali. Nie. Co tu robisz? Co tu robisz? Lubisz podchodzić do obcych ludzi i ich wypytywać? Może byś się najpierw przedstawił? Jestem Marvin. A ja Ilse. Mam nadzieję, że nie będziesz mi długo zawracał głowy. Nie. Jak się ten bar nazywa? Austeria Ernesto. O, to jest... Uja winnica, czy tam... Austeria. Gwiazda Polarna, pracownia astrologa. What the fuck? Ten dom miał mieć przed sobą ogród. No i miał, nie? To był ten dom, gdzie biliśmy... Co takiego? Jaka to była liczba? Młotki. A niech to! Zapomniałem! Dlaczego mnie niepokoisz? Przepraszam. Pocałuj mnie w dupę. Nie, to ty wybacz. Powinienem notować swoje obliczenia. To nauczka na przyszłość. Mów, dlaczego mnie odwiedziłeś? Interesuje cię moja praca? Czym się zajmujesz? Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Można powiedzieć, że jestem uczonym. Magowie nie uważają moich prac za coś oddającego prawdę, a okoliczni mieszkańcy wolą tematy bardziej przyziemne. Jednak ja jestem dumny z badań, jakie prowadzę. Jestem astrologiem. Obecnie wielu moje prace traktuję jako ciekawostkę, a nie jako prawowitą naukę. Ale nie zniechęca mnie to. Dzięki zapiskom moje wysiłki nie pójdą na marne i nawet kolejne pokolenia będą mogły skorzystać z tej wiedzy. Okej. Okay. Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Bardzo doceniam to pytanie, ale obawiam się, że brakuje ci doświadczenia, by prowadzić ze mną obliczenia zależności i obserwacje nieba. Ale mógłbyś zakupić moje dzieła albo dzieła moich poprzedników. Sprzedaję też takie przyrządy jak chociażby sekstant. Pohandlujmy. Pohandlujmy. Masz eliksir magicznego potencjału. Masz też sekstan. Okej. Sekstant. To jest czyjś dom? Czy też jakiś sklep? Wynoś się! Piętrowy, no, ochroniacz, co? Zabieraj się stąd! Okej, idę. Dolina Złota, pracownia jubilerska. Tekstant, kątomierz lusterkowy. Adrien. Co tu robisz? Co tu robisz? Pomagam mojej mistrzyni Suzanne. Chciałbym kiedyś tak dobrze wyrabiać biżuterię jak ona. Ale przede mną jeszcze sporo nauki. Na twoim miejscu nie obnosiłbym się z tym, skąd jesteś. Twierdzisz, że coś mi grozi? Twierdzisz, że coś mi grozi? Jakby ci to powiedzieć? Nie każdy tutaj przepada za obcymi. W mieście nie jest jeszcze tak źle, ale na wsi ludzie potrafią być naprawdę nieprzyjemni. Zauważyłeś, że jesteśmy wewnątrz. Zdążyłem się już o tym miasta. Co słychać w świecie złotników? Co słychać w świecie złotników? Suzanne to kobieta z żelaznymi zasadami, ale ma prawdziwie złote serce. Okay. Gdyby nie ona, dalej szorowałbym latryny w Syrenim Lamencie.
syrenim lamencie. Bry, Suzanne. Mam nadzieję, że sprawa, jaką do mnie masz, będzie warta mojego czasu. Masz całkiem ładny dom. Masz całkiem ładny dom. Brzmi, jakbyś chciał go zabrać. Poprawdzie, to moja pracownia złotnicza, którą wydzierżawiłam od dawnego właściciela. Niech mu ziemia lekką będzie. Facetowi z czasem się zmarło, a ja najęłam czeladników i rozbudowałam ją do rozmiarów całego cechu. Jesteś złotnikiem? Jesteś złotnikiem? Mistrzenią złotnictwa, jeśli już pytasz. A na imię mi Suzanne. Marvin z tej strony. Chcesz czegoś? Co masz na stanie? Co masz na stanie? Sprzedażą zajmuje się jeden z moich czeladników, Adrien. Ja przyjmuję tylko zamówienia specjalne. Okej. Zamówienia specjalne? Co masz na myśli, mówiąc zamówienia specjalne? Biżuterię wykonaną z wysokiej jakości kruszcu i kamieni szlachetnych. Widzę, że mam przed sobą prawdziwie zacnego gościa. Może chcesz przejrzeć moją ofertę? Pamiętaj tylko, że wykonanie każdego z takich przedmiotów zajmuje zwykle kilka dni. Aż kilka dni? Prawdziwa sztuka wymaga czasu, a u mnie nie znajdziesz partactwa. Pokaż tą ofertę specjalną. Pokaż mi swoją ofertę specjalną. Pewnie będzie miała też specjalne ceny. Ulec Arkolos za 2000. Premia do siły, obrona przed obłami. Amulet Myrtańczyka, premia do zręczności, obrona przed ostrzami. Amulet Nordmarczyka. Amulet Mistrza Przywołań, Maga Wody. Pierścień Zarkolos, pierścień Pięściarza, pierścień Maga, pierścień Myrtańczyka. Okej. Masz też czarną perłę i młotek. Co ty masz, Adrien, na sprzedaż? Suzanne mówiła, że sprzedajesz wasze wyroby. Suzanne mówiła, że sprzedajesz wasze wyroby. To prawda. Sprzedaję srebrną i złotą biżuterię. Ale znajdzie się też parę rzadkich przedmiotów. Pokaż. Pokaż mi swoje towary. Wszystkie nasze wyroby są wysokiej jakości. Amulet zwinności, zręczności. Mocy, zdrowia. Mocnych kości, żelaznych kości. Okej. Te same świecidełka tak naprawdę. Złote bryłki, srebrne bryłki. No dobra. Witam, szanowny. Połykasz ognia. Czy chciałby pan zobaczyć pokaz połykania płomieni? Tak niebywale niebezpieczna sztuka zostanie wykonana za jedyne 30 sztuk złota. Jedyne. A, pokaż. Pokaż mi tę sztuczkę. Żyje, wszyscy synchronicznie. O. Proszę nie przeszkadzać. Przerwałem mu. Proszę. Okej. Obywatel. To jest chyba kogoś dom. Detlo. Hej, ty. Co takiego robisz w moim domu? Co nowego? Co nowego? Gdy ruszasz na łowę, zawsze polegaj na intuicji. Mnie jeszcze nigdy nie zawiodła. Okej. Nie ma to jak nie mieć drzwi do swojego domu, tak w ogóle, nie? Musisz być bardzo ufny. Tutaj tak samo zresztą. Jest tu kto w ogóle w tym domu?
Tutaj ktoś maluje. Nice, obraz. Tak mi przedmiotu pędzel. Hej, młody! Wysłuchaj mnie, dobra? O co chodzi? O co chodzi? Muszę cię pobić. Co takiego? Nie, to nie tak miało zabrzmieć. Cholera. Tak w zasadzie to chodzi o mojego szefa. Chcesz pobić swojego szefa? Nie, absolutnie nie. No? O co chodzi? To o co chodzi? Jakby ci to wyjaśnić? No, jakoś musisz. Powiedzmy, że podsłuchałem swojego szefa. Twierdzi, że mieszkanie w Starym Mieście jest znacznie bezpieczniejsze niż w innych dzielnicach miasta. Powiedział też, że wydawanie złota na ochroniarza to tutaj zbędny wydatek. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odegrać teatrzyk, bym nie stracił pracy. Mam dać się pobić. Mam dać się pobić? Dokładnie tak. Oczywiście dostaniesz za swoje poświęcenie odpowiednią nagrodę. To co dokładnie mam zrobić? Mój szef często przesiaduje na ławkach w pobliżu. Masz brzmieć groźnie, tak aby mój szef się przestraszył. I wtedy wkraczam ja. Pokonam cię i udowodnię, że ktoś taki jak ja nadal jest potrzebny. Umowa stoi? Teatr obitej twarzy. Dobrze, teatrzyk. Teatr obitej twarzy, Jezu. Dobrze, pomogę ci. Pomogę ci. Wyśmienicie! Jeżeli wszystko się uda, to jutro około północy będę tu na ciebie czekał. Jutro? O, jest i Leon i Kuno. A co jest w tym miejscu? Recepcjonista, hotel. Chcę wynająć pokój. Nie, nie chcę wynajmować pokoju. Chcę kupić swój własny dom. Jest ślepy zaułek. Wróciliśmy do punktu wyjścia. To jest ten dom na pewno, bo miał mieć ogródek. Ale drzwi się nie da otworzyć, można tylko na nie przybijać deski. Może w urzędzie miasta trzeba z kimś pogadać na ten temat? A co jest tu? Strażnik miejski. Andreas. Aha. O! Kogo ja widzę? Też przyszłaś popatrzeć na widowisko? Nie miałam nic do roboty. Bradlock gdzieś zniknął, a po ulicach kręcą się teraz same szumowiny. Co tam u Morrisa? Przygotowuje się do przemowy. Lepiej niech powie coś z sensem. Udało mi się dowieść niewinności Arsa. Udało mi się dowieść niewinności Arsa. Teraz muszę tylko wrócić do szefa i upomnieć się o moją nagrodę. Czyli stoją za tym wywrotowcy? Tropy wskazują na kogoś z Wilczego Leża. Nie wiem, czy zamachowiec robił to z polecenia jakiejś grupy, czy był wolnym strzelcem. Wiem jednak, że ten ktoś był dobrze przygotowany. Ale nie trafił, więc działał pod presją. Może nawet uprawiał samowolkę? Tego dowiemy się tylko kontynuując śledztwo. Ale ja już swoje zrobiłem. Mam nadzieję, że twój szef jest słownym człowiekiem. Czekaj, widzisz? Chyba się zaczyna.
No. Drodzy obywatele Archolos, wasza obecność tu na tym placu jest dowodem na to, że czujecie odpowiedzialność za nasze wspaniałe, wielowiekowe miasto. Miasto oparte na fundamentach honoru, gościnności wobec przybyszów i lojalności wobec niepodzielnej władzy Myrtany. Przez długie lata nasz naród stawiał czoła wielu wyzwaniom, co to za kurwa ujęcie kamery, zawsze wychodził z nich zwycięsko. Dziś stajemy naprzeciw kolejnemu z nich i nie wątpię, że też je przezwyciężymy. Zanim to jednak nastąpi, winni ponieść muszą zasłużoną karę. Wspólnym wysiłkiem straży, gildii kupieckiej, jak i wielu zwykłych obywateli Archolos, udało nam się odnaleźć winowajcę. Atak na znanego i powszechnie szanowanego obywatela Volkera nie był jedynie atakiem na jego życie. Ta obrzydliwa zbrodnia miała na celu zniszczyć obraz naszego bezpiecznego miasta i zasiać niepokój w sercach jego mieszkańców. Ani ja, ani lud nie zlituje się nad twoją duszą. Czy to jest opis? Módl się do Innosa, aby zrobił to za nas. Ciup! Dzisiejszego dnia Archolos stało się bezpieczniejsze. Aby chronić nasz dom, każdy z nas musi wziąć za niego odpowiedzialność. Gdzie jest biwak? Wszyscy obywatele mają obowiązek zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania, których będą świadkami bezpośrednio do kapitana Straży Miejskiej. Każde zachowanie mogące zagrozić integralności wyspy i królestwa będzie skutkowało najwyższym wymiarem kary. Śmiercią. Lub w wypadku łaski, zesłaniem do Górniczej Doliny. Możecie się rozejść. To się nazywa widowisko. Już od dłuższego czasu nikogo nie ścinano w naszym mieście. Muszę przyznać, że w tym całym odrąbywaniu głowy ku uciesze tłumu jest coś niepokojąco hipnotyzującego. Milcz. Cieszę się, że ci się podobało. Najważniejsze, że dostał to, na co zasłużył. Dalej nie jestem pewien, czy to on powinien umierać. Dalej nie jestem pewny, czy to on powinien umierać. Daj spokój, zasłużył sobie. Nawet jeśli to nie on sam wystrzelił ten bełt, to z pewnością się do tego przyczynił swoim postępowaniem. Im mniej takich jak on, tym lepiej. Musimy opowiedzieć Volkerowi o całym zajściu. Z pewnością będzie zadowolony. Witam ponownie, wolisz spotkać się na miejscu, czy idziemy tam razem? No dobra, chodźmy do Volkera. Nie odmówię takiego towarzystwa. Czuję się zaszczycona. Srebrna potrzebka. Po przedstawieniu przed ratuszem przyszła pora zdać raport Volkerowi. Udam się do niego wraz z Zipi. Jaki człowiek z Marsa? To ja, jego zły brat Wiśnia. Człowiek z Niemarsa. No, ona dziwnie chodzi. Tak jakby pietrzyła pachy. Ale Ivy ma dupskę. Chyba. Okej. Volker. Wreszcie jesteście.
A już się zastanawiałem, czy Kad nie dostał dzisiaj dwóch dodatkowych zleceń. Nie doszły zabójca martwy, a tłum podzielony. Obywatele górnego miasta zdawali się być zadowoleni z egzekucji, w przeciwieństwie Morris do biedniejszej swoje przemowy tłumu. Pełne wielkich słów i grożenia palcem, ale oprócz tego nic ciekawego się nie wydarzyło. Dobrze, jeden problem z głowy. Fajna zbroja tu na stojaku po prostu stoi. Czas dorwać prawdziwych winnych. Prawdziwych? Jak to prawdziwych? To kim był ten ścięty mężczyzna? Prawdziwych? Jak to prawdziwych? To kim był ten ścięty mężczyzna? On był tylko kozłem ofiarnym, nikim więcej. Dzięki niemu straż ma czym się chwalić. Jak już pewnie wiesz, w naszym mieście funkcjonuje grupa osób, której nie zależy na niczym innym, mają jak tylko na destabilizacji metody. Całego nie Archolos. Zdziwiłbym się, gdyby namieszali w głowie temu nie mogli chłopaku, naprawić tego nakładania się dialogu. Będzie mógł spać spokojnie. Dopóki prawdziwy zamachowiec oraz stojący za nim się ludzie trafić na nie coś, co pomoże wam do nich dotrzeć? Natrafiłem na grupę południowców. Wygląda na to, że robili od jakiegoś czasu spore zamieszanie w mieście. Ciekawe, ale to nie mogli być południowcy. Jestem pewien, że grupa, której szukamy, pochodzi z Archolos. Zbyt dobrze znają wyspę i jej mieszkańców. Nie mówiąc już o tym, że mało kto południowców szanuje, to tak. Utrudniałoby im zdobywanie wpływów oraz informacji. Znalazłem też dziwny bełt i dowiedzenie się, że pochodzi prawdopodobnie z niczego. Podczas śledztwa dowiedziałem się, że bełt, który okazał się śmiertelny dla jednego z twoich ludzi, najprawdopodobniej pochodzi z Wilczego Leża. Z Wilczego Leża? Intrygujące. Ivy, weź ze sobą Marwina i jak najszybciej udajcie się do twierdzy Ulryka. Macie dowiedzieć się wszystkiego, czego tylko się da. Dorwać tych wywrotowców. I to jeszcze przed przybyciem królewskiego wysłannika. Mogą wykorzystać związane się tu niepokazywanie do podjęcia kolejnych niebezpiecznych działań. Albo najlepiej głów całej tej bandy. Dom kupiłeś, gdy mnie nie kupiłem, bo nie wiem jak. Gdy ich działania, będziemy mogli spokojnie przejść do twojej prośby. Byłem pod domem i mogłem uderzać młotkiem drzwi tego domu, ale nie wiem jak go kupić. W jakiś sposób powiązane. W końcu ci szaleńcy nie cofną się przed niczym, by zdestabilizować wyspę. Kamienne serce. Rozdział 4. Jej!